KSW Alfa Plus 24, producent Pereco. Jest to ulepszona wersja tradycyjnego kotła KSW Alfa. Dopisek plus oznacza, że kocioł został wyposażony dodatkowo w wentylator nadmuchowy i sterowanie do tego. Sterownik pokażemy może tutaj za momencik. Sterownik SPG06L firmy Logic. Obsługuje, tutaj wszystko mamy wypisane, dwie pompy tradycyjnie, czyli pompa CO, pompa CW, współpraca z wentylatorem i oczywiście ręczna możliwość na start do pracy wentylatora i wyjście pod czujnik zewnętrzny. Zaprezentujemy teraz wymiennik, pokażemy co wewnątrz. Wewnątrz tradycyjnie to samo co w KSW Alfie, czyli dwie płyty plus cały robacz od spalin. Dalej typowy zestaw jak w każdym, czyli łopatka, pogrzebacz, szczotka i rączka do przerusztowania. Wentylator mamy ładnie zabudowany blachą, żeby to co nam nie wypadnie przez przypadek go nie uszkodziło. Taka praktyczna blaszka, która może nie jest jakąś furorą w tym kotle, ale spełnia na pewno swoje zadanie. Oczywiście wentylator wyposażony w regulację siły ciągu otwarcia klapki, czyli w momencie kiedy mamy brak prądu, wentylator nam staje. Ciąg kominowy nie narobi nam tutaj niczego złego. Tak samo w momencie kiedy wentylator zwalnia ze swoich obrotów, ustawiamy sobie tutaj do ciągu przepustnicę, tą klapkę, która nam umożliwia dostęp powietrza do spalania. Ruszt oczywiście pionowy, bardzo solidny. Dalej ruszta, na których spalamy, są wodne, rurowe, pomiędzy tym zęby. Zęby stalowe do przegrzebania, do przerusztowania. Wiadomo, jest to konieczne. Ci, którzy palą w tradycyjnych kotłach zasypowych, wiedzą o czym mowa. Dostęp do wygarnięcia popiołu jak najbardziej w porządku. Tutaj łopatka, pogrzebacz, jest naprawdę sporo przestrzeni, tutaj można dłoń włożyć, także bez problemu sobie z tym poradzimy. Zawiasy może nie są jakieś kosmicznie precyzyjne, ale nie ma tutaj jakichś większych wymogów. Chodzi o domykanie, mamy bardzo dużą regulację siły nacisku i dociągnięcia tego sznura, także wystarczy w zupełności i tutaj uważam, nie trzeba niczego lepszego. Tak samo jak w KSW poprzednim modelu zwykłym KSW-a, czyli wyjście 5/4 cala, dwa czujniki, o których mówiłem na poprzednim filmiku, już włożone tutaj do tych kapilar, o, możemy pokazać, czujnik wkładamy i tutaj pomiar temperatury jest bardzo precyzyjny z korpusu kotła. Pełne opakowanie oczywiście, szyber, odwrót technologiczny, tak jak w pozostałych modelach, powrót 5/4 cala na dole i półcalowe wyjście na zaworek spustowy. Mówiliśmy na poprzednich filmach o Pereco, teraz budowa naprawdę zasługuje na uznanie, ładnie wykończone, poprzykręcane, nieponitowane, także gdyby ktoś miał zbudowania i izolacji z wełny, bo miałby problem przedostać się przez powiedzmy drzwi, można ładnie to wszystko rozkręcić, rozebrać korpus, przetransportować i skręcić ponownie. Przy nitach to troszeczkę agresywniejsza robota, musimy te nity powyrywać, poniszczyć. Tutaj jest to ładnie krzyżakowymi śrubokrętem, krzyżakowym śrubokrętem śrubki możemy ładnie usunąć. Dalej z takich detali estetyka, jeżeli chodzi o wykończenie, ładnie termometr zabudowany, tarczowy, wskazania bardzo fajne. Widzimy nawet jaką mamy temperaturę, jeszcze dość ciepło, może nawet bardzo ciepło. Obramówka, żeby nam się tam nic złego nie dostawało. Oczywiście, co fajne i nie widać tego u wszystkich producentów, regulacja tutaj na zawiasach, kulkowe przeguby. Dokumentacja, wszystko znajduje się w przyldze papierowej, to jest bardzo fajne, nikt tego nie gubi, nie ginie to w transporcie. Ładnie umieszczone, to jest bardzo mądre posunięcie, jeżeli chodzi o producenta. Tabliczka znamionowa, wszystkie najważniejsze parametry znajdują się na niej. Typ kotła, data produkcji, typ opału, jaki możemy zastosować, moc, w
przybliżeniu, sprawność, ciśnienie, maksymalna temperatura, pojemność wodna, informacje ze strony elektryki o sterowniku i kontrolskiego. Z Waszej strony wszystko. KSU Alfa Plus Mod 24 po prezentacji. Dziękuję.